Od 5 lat zespół szkół nr 7 realizuje projekt pod hasłem Zastosowanie technologii informatycznych w rozwiązywaniu zadań matematyczno-przyrodniczych. W każdej edycji zajęć bierze udział około 25 najlepszych uczniów z poznańskich szkół podstawowych. Ich program jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, Politechniką Poznańską, Polską Akademią Nauk oraz Akademią Wychowania Fizycznego. Są kierowane one dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przejawiających zainteresowania właśnie naukami ścisłymi, czyli matematyka, przedmioty przyrodnicze. Wiadomo, w szkole podstawowej jest tylko przyroda. My tu już wprowadzamy ten podział na biologię, geografię, fizykę, chemię. Pierwszy cykl, bo zajęcia zawsze są w drugim semestrze, obejmuje głównie zajęcia komputerowe. Tutaj w pracowni komputerowej uczniowie mają zajęcia przede wszystkim z Excela, rozwiązywanie różnego rodzaju zadań z wykorzystaniem tego programu i przede wszystkim poznanie programu od tych najbardziej podstawowych zagadnień po bardziej zaawansowane. Co warto wspomnieć, każdy uczeń pracuje tutaj własnym tempem. Zajęcia zdecydowanie wzbogacają wiedzę dzieci, bowiem ich program zahacza o podstawę programową gimnazjum oraz liceum. Cały kurs kończy się podsumowaniem, są to takie zadania sprawdzające umiejętności oraz wydajemy zaświadczenie ukończenia kursu, gdzie jest podany również wymiar godzin, w jakich dany uczestnik brał udział. A jak uczniom podobają się zajęcia? No, podobają mi się. Chociaż prawdę mówiąc, przyszedłem dopiero w zeszłym tygodniu. Pierwszy raz. Na razie jesteśmy tylko w Excelu, więc dostajemy takie karty, no, informacje i zadania. Musimy je wykonać. Ja szczerze mówiąc nie lubię komputerów, przyszłam dla dalszej części. Jak widać, młodzież ma różne oczekiwania. Prowadzący zajęcia starali się tak skonstruować program, by każdy uczeń znalazł coś dla siebie. Czy odniosą sukces? Patrząc na ich kilkuletnie doświadczenie, jesteśmy przekonani, że jak najbardziej.